Musimy po prostu o to zadbać jako drugą nogę komensu, e że musi być tam jakiś remarketing, tak? Czyli mhm. musimy jakoś tego klientaż po tym, jak ten ruch sprowadzimy, to jakoś go zaopiekować, mieć do niego rekordy, po to właśnie, żebyśmy mogli do niego powracać. Kolejnie. Ja się przyznam do czegoś bezbicia. Mhm. Ja nigdy Przemek, od kiedy korzystamy z e, samby, nie sprawdziłem. Sprzedaży z mail, bo to w ogóle mnie nie interesuje. Co to, to było? Tak przerwa się. To, kogoś... to było lata 70. 80. lata 70-80, takie rzeczy się już działy? Tak, tak. No to my tak często podchodzimy do tego, że analityka to jest coś nowego, ale naprawdę to nie są nowe rzeczy. Fokusujcie się na sprzedaży. Sprzedaż w e-commerce jest wypadkową miliona kanałów, może nie miliona, ale kilkudziesięciu kanalików. Mhm. Jak wy dogracie te wszystkie kanaliki do siebie do jednej rzeki, to wtedy się wydarzy ta sprzedaż, i najważniejsza jest relacja w tym wszystkim i customer experience. Myślę, że to jest najważniejsze w rozwoju nowych e-commerce'ów, żeby umieć przejść na ten tryb, że nie chcę walczyć tylko ceną tylko chcę walczyć jakimiś dodatkowymi argumentami, tak? Bo to pozwoli Ci na osiąganie odpowiedniego poziomu marży, to pozwoli Ci na zachowanie płynności w biznesie. Cześć, tu Oskar Lipiński, jestem właścicielem, dyrektorem e-commerce marki DAG. Masz dosyć pierdolamento? Możesz się spodziewać tu szczerej, brudnej prawdy o marketingu i e e-commerce. Bez lukrowania rzeczywistości, 100% praktycznej wiedzy i soczyste marketingowe mięcho. Napisz do mnie teraz na Instagramie, Oskar Lipiński, prawda, a podesieć Ci nieoczywistą prawdę, o której nikt nie mówi. Pas zapięty, zaczynamy. Gratulacje, blisko 20% z Was subskrybuje mój kanał, ale nadal 80% tego nie robi. Więc chciałam się chęcić do subskrypcji. Kliknij teraz w przycisk: Subskrybuj. A jeśli cenisz moje wartościowe treści, które daję na YouTube, to będzie takie fajne mikro wsparcie. Dołożysz cegiełkę do tego, co tworzę każdego dnia. Przechodzimy do kolejnego odcinka. Zadałem pytanie Przemkowi przed wejściem do studia, jak go zapowiedzieć. Już użył bardzo fajnych słów, że Przemek od słuchawki po dyrektora. Przemek jest aktualnie CEO polskiego oddziału Samba AI, czyli narzędzia do marketing automation oraz analityki AI. Cześć Przemek. Prawidłowo, cześć. Dobrze wyjaśniłeś. Chociaż ja nas przedstawiam jako silnik analityczny z modułem marketing automation. O, już ująłeś to bardziej profesjonalnie. Dość długo siedzisz w e-commerce. Powiedz mi, jakie były twoje początki? Początki to właśnie była ta słuchawka, w, w zasadzie no 24 jeszcze, bo to była taka odnoga neonetu. No, że tak powiem potem, że byłem człowiekiem ambitnym i ciągle chciałem robić coś więcej. Zawsze się wszystkim interesowałem. Nawet pamiętam, jak były takie sytuacje okresu przedświątecznego i pytali, kto pojedzie na magazyn, to każdy wiesz, tak trzymał się kurczowo swojej słuchawki komputera. To przemówieś pierwszy na magazyn, bo strasznie mnie ciekawiło, jak to wygląda ta logistyka. Nie? To mi się nawet kilka razy przydało przy innych projektach, bo się okazało, że z perspektywy takiego dużego gracza, jak Neonet, wcześniej, bo chcesz, że to był top, no to nie jest ten neonet, który znamy dzisiaj, nie. Mhm. Więc e, wtedy to był taki jeden w zasadzie pierwszy z graczy, w ogóle największy sprzedawca na Allegro w tamtych czasach, e, pierwszy z graczy taki, który mocniej wszedł w e-commerce, jeszcze w takiej fazie eksperymentu, wszyscy byli samoukami, więc też dla mnie to otwierało taką ścieżkę, że jak się wszystkim interesowałem, wychodziłem z jakimiś nowymi pomysłami, no to już po roku cyk, specjalista do spraw kontentu, potem kolejny rok cyk, kierownik działu kontentu, potem szef projektu na neonet.pl, a potem no cóż. Maszyna e-commerce. E tak, maszyna e-commerce, taki wychowanek można powiedzieć na dziko w, ty, w tej dżungli e-commerceu. E, a generalnie potem to już tak poszło, trochę chciałem sam poprowadzić firmę, to poszedłem trochę na własną rękę z agencją. Miałem taki swój freelancerki okres, można określić. I tutaj nawet z branżą ogrodniczą miałem okazję współpracować. E, potem kolejno już przechodziłem tutaj, zostawałem, wróciłem jednak do tego IT, IT Consulting od Partner Sapa. E, tam zajmowałem się marketingiem. To jak ci wspominałem przed naszą rozmową, najlepsze imprezy robi SAP, to, to, to doskonale zdajesz Grube jest, imprezki. Tak, to są grube imprezki, to są takie, wiesz, kwoty rzędu 200-300 tysięcy na jedną, na jedną imprezkę, to naprawdę możesz gości zadowolić, nie? Mhm. E, potem e, znowu Unity Group, czyli powrót taki mocny do e commerce ale już z drugiej strony nie... Jako y, osoba zajmująca się bezpośrednio rozwojem sklepu internetowego, tylko w roli konsultanta, pre-salesa, handlowca, który wprowadzał ten. To też zacząłem może od drugiej strony, bo najpierw byłem handlowcem, potem się zamieniłem trochę w takiego pre-salesa, mm -hmm. kiedy wyczuł to te moje e, mocne strony. No i tam też ciekawe projekty, bo właśnie miałem okazję współpracować, czy to z Lerma Merle, czy z Apteką Gemini, e, czy z Militaria.pl. Także tutaj McDonald's Polska to też jest bardzo ciekawy projekt, gdzie, gdzie tutaj nikt by się nie spodziewał, a McDonald's ma swój e-commerce, tylko że dedykowany do restauracji, do zamawiania. Mm. Treści reklamowych. Głównym partnerem podcastu jest Marka Da, który jest współwłaścicielem oraz dyrektorem e-commerce. Torebki skórzane szyte od 30 lat w Lublinie. Bardzo się cieszę na to, że znalazłem trzech partnerów strategicznych, z których usług na co dzień korzystam. Shopper oferuje kompletny ekosystem usług w obszarach takich jak sprzedaż wielokanalowa, finanse, logistyka i marketing internetowy. Shopper oferuje 100% wsparcia sprzedaży online, sam z niego korzystam jako marka DAG. Wygodne zwroty. To bezpłatne na sklepu internetowego narzędzie, które usprawnia proces zwrotu towarów e-commerce. Korzystanie z usługi ułatwia budowanie zaufania do marki, usprawnia pracę magazynu, logistyki i zwrotów. Ponadto Ty jako właściciel sklepu internetowego decydujesz kto pokryje koszt przesyłki ze zwrotem towaru. Samba AI, platforma Smart Marketing Automation, z której również korzystam. AutoPay, niezawodne płatności online dla sklepów internetowych oraz innych biznesów online. Nowoczesne usługi dla flot oraz zyskawiczne do ładowywania telefonów. Nie zabraknie także partnerów medialnych, czyli e-commerce w praktyce, Marketer Plus oraz nowy marketing. Sam korzystam, czytam i dzielę się tam wiedzą. Nie przedłużając, zapraszam Cię do odwiedzenia mojej strony internetowej oskarlipiński.pl oraz zapisania się na newsletter. W każdą niedzielę o 9.00 wysyłam garść praktycznych informacji e-commerce oraz marketing. Zdradzisz, e, czym się zajmowałeś dla tych dużych brandów, o które przed chwilą wymieniłeś, co tam dokładnie robiłeś? Musiałbym w kalendarzu dobrze sprawdzić, czy już NDA się u każdego no, wyczerpało, okay. więc w okay. detale za mocno nie mogę wchodzić, natomiast e, jeśli chodzi o takie zarysy projektu, to właśnie ciekawym projektem był ten McDonald's Polska. E, tu jest w ogóle też case oficjalnie dostępny na stronie Unity Group, więc może każdy sobie też tam u nich przeczytać. Natomiast e, tutaj e, ten element e, związany z tym, że e, McDonald's ma taką potrzebę, żeby franczyzy mogły sobie zamawiać bezpośrednio u nich materiały marketingowe, to jeszcze było we współpracy pracy z Gutenberg Network, który ich obsługuje pod tym kątem. No i tam trzeba było postawić Rpa. To był w sumie jedno chyba z pierwszych postawień ERPA na chmurze Amazona, komarchu on na wirtualnym serwerze Jezu, jak to mocno, mocno brzmi. <laughs> tak, także dosyć ciekawy projekt. Eee, no, i tutaj też łączący właśnie kilka takich ze sobą, e, kilka dziedzin, właśnie związanych z tym procesem back procesami backendowymi, i tym frontem w postaci komersu. E tam korzystaliśmy też z takiego partnera e, lokalnego e, z Wrocławia, e, który zajmował się e, właśnie rozwiązaniami komarchowymi. Także dosyć ciekawy projekt też. Tam, no to jeszcze chyba też mogę zdradzić, że bardzo mi się spodobało biuro McDonalda. Nie wiem, czy kiedyś miałeś okazję tam być, nie, nie. ale to, co mnie najbardziej ujęło, to te dystrybutory, że masz takie, że chcesz się po prostu napić kawy, czy. czy czy, czy nawet tej fanty, etc., mm. to masz po prostu takie dystrybutory, jak w restauracji. Podchodzisz i korzystasz, każdy pracownik może się samodzielnie obsłużyć. Fajnie. Wiesz co, ja byłem w biurze Google, byłem w biurze Facebook'a, no to tam jest wszystko. Tam tak. też jest jedzonka, jakieś ciasteczka, sala do masażu, no w ogóle odjazd. Mm. Byłem zaproszony akurat swojego znajomego, który pracuje ostatnio w Facebook'u, w Google wyglądało podobnie. Więc te duże korporacje dbają o taki well-being mm. swoich pracowników, prawda? Mm -hmm. Przechodząc w ogóle do tematu takiego, który poruszymy sobie nieco mocniej, to pogadamy sobie o marketing automation i o e-mail marketingu. I jeśli ktoś nas teraz słucha i na przykład trafił dzisiaj pierwszy raz na podcast z Buta w Marketing, to powiedz mi, czego on się tak w pigułce dowie i dlaczego warto posłuchać ten odcinek do końca. Okej. Okay. Jeśli chodzi tutaj o dzisiejszy odcinek, to myślę, że przede wszystkim dowie się, czym, jak ważny jest na przykład koncept small data dla małych i średnich e-commerce'ów i czym się różni od big data, które teraz się stało ostatnio popularne. Jakie są kluczowe wskaźniki marketingowe w obrębie nie tylko e-marketingu, ale również innych kanałów, z których może korzystać. No oczywiście, jeśli tutaj tak poprowadzisz tą dyskusję, bo to zostawiam w twoich rękach, mm -hmm. ale gdzieś tutaj mogę się tym też podzielić. Na przykład, dlaczego marketing automation też nie jest dla każdego. Mm -hmm. Dlaczego czasami lepiej się skupić na bardziej podstawowych kampaniach. Baniach, e, jaki wpływ mogą mieć takie właśnie zaawansowane automatyzacje, e, o tym, co możemy wyciągnąć z danych transakcyjnych, no i na koniec pewnie ten efekt Pampersa, który ciebie ujął przed naszą efekt, rozmową. Efekt Pampersa <laughs> będzie na samym końcu, więc zostańcie do samego końca, ale zacznijmy od, od, od takiego backgroundu. No i słuchacze, mm. to są osoby, które chcą wejść w e-commerce, dopiero zaczynają lub mają już jakiś średni e-commerce, chcą go skalować, mm. więc. Domniemam, że większość z nich korzysta z e-mail marketingu, a może niektórzy dopiero zastanawiają, hmm. czy ten e-mail marketing ma sens, to powiedz mi. Dlaczego twoim zdaniem, na razie mówimy o samym e marketingu, dlaczego on jest ważny i dlaczego warto go robić w e-commerce w 2024 roku? Mhm. No przede wszystkim dla, biorąc pod uwagę rosnące koszty tak? No jeśli chodzi o pozyskanie nowego klienta, to często ten nowy klient już w wielu branżach jest pozyskiwany pod wodą. Ta pierwsza transakcja to jest często tylko taka, żeby klient się o nas dowiedział. No i jeśli teraz będziemy szukali tego, jak możemy sobie jednocześnie wydłużyć cykl życia klienta i zrobić to jak najniższym sumptem, tak? jeśli mhm. chodzi o koszty, no to tutaj się nam wkrada e-mail marketing, tak? Bo to jest coś, co jesteśmy w stanie zrobić po prostu tanio, dotrzeć do tego klienta. Jeśli dobrze to rozegramy komunikacyjnie, bo to też nie jest tak, że jedna platforma rozwiąże Twoje problemy, bo możesz mieć najwyższą dostarczalność, etc., ale jeśli nie masz koncepcji komunikacyjnej do tego, jak chcesz do tego klienta trafiać, dostarczać mu dodatkowe wartości tą komunikacją de facto. W postaci nie tylko jakiegoś kuponu rabatowego, ale czegoś, czego on się dowiedział więcej o twoim produkcie, o tym, co robisz, dlaczego on jest fajny, jak można go wykorzystać. To w tym momencie, jeśli brakuje ci tego konceptu, to nawet nie ma sensu za bardzo iść, w, że tak powiem, w jakikolwiek e-commerce, bo nie utrzymasz się na samym pozyskiwaniu nowych transakcji. Jak to jest na marketplace'ach, no to chyba już się wszyscy z Twoich podcastów dowiedzieli. Więc, więc tutaj już nie będę że tak powiem, dublował wątku. Mhm. Więc. Tak naprawdę bardzo istotnym elementem jest to, żeby nie dobierać sobie samych narzędzi, ale stworzyć taką koncept strategii tego, jak co, jakie wartości chcę, te key value proposition, które często się pojawia, jaki chcę dostarczać klientowi, jak chcę to osiągać, jakie będą miał koszty z tym związane, żeby to osiągnąć. No i tutaj te pozostałe klocki już sobie dobierać po prostu pod tą strategię i dostosowywać. I tutaj wtedy też dobierać po prostu rozwiązania, które pozwolą na osiągnięcie tej strategii, bo często też klienci popełniają błąd taki, że na przykład, nawet nie nasi klienci, tylko ogólnie może klienci różnych rozwiązań sasowych, e-commerce'owych, że na przykład Słyszą, że jakieś rozwiązanie jest dobre, nie zastanawiają się, czy to się wpisuje w ich procesy, ich sposób komunikacji, ich sposób hmm. pracy, wchodzą w taką platformę, a potem okazuje się, że to jednak nie spełnia ich oczekiwań i narzekają, psioczą i tak dalej. A wystarczyło trochę bardziej, że tak powiem, na początku się zapoznać. A zgodzisz się z takim stwierdzeniem, że e-mail marketing jest dla każdego, a marketing automation nie dla każdego na każdym poziomie biznesu, że trzeba już trochę obrotu miesięcznego robić, czy jednak dla każdego jest marketing automation też? Nie. Ja myślę, że jeśli chodzi o e-mail marketing, to tak, on jest dla każdego, bo to jest najtańsza forma dotarcia ponownego do naszego klienta, tak? Natomiast marketing automation, moim zdaniem, będzie przynosić jakieś dodatkowe korzyści w momencie, kiedy już osiągniemy pewien, pewien stopień, że tak powiem, trafiku na stronie, pewien stopień userów, których mamy zapisanych, mamy jakiś poziom subskrybentów. No nie można się spodziewać, że jeśli na przykład masz kilkuset subskrybentów, to oni ci podniosą sprzedaż o 20, no zdają się takie branże Zdarzą się, ale generalnie co do zasady, no to nie możesz się spodziewać, że ci na przykład zwiększą sprzedaż o 20-30%, jeśli na przykład masz małą bazę subskrybentów. Więc bardzo często dobrze jest. I my, my zresztą też, jak wiesz, mamy taki plan dla naszych, dla, dla, dla nowych userów, ale chodzi o to, już nie będę robił reklamy, bardziej chodzi o to, żeby. Myślę, że reklama jest jak tym, najbardziej że... okej. Okay, to też chciałem, żeby wyróżniało. Słuchajcie, no. Przemek jakby jest. Y to też, też jest ważne, moim zdaniem, że przy i w ogóle jest partnerem strategicznym podcastu. Mm -hmm. Ja też wszystkich swoich partnerów zapraszam, ale żeby nie tylko i wyłącznie reklamować, ale żeby wyedukować, co jest każdemu potrzebne. Bo mm -hmm. może się okazać tak, że słucha nas. I e commerce początkujący. I wy macie taką ofertę, mm. chyba też moim zdaniem, jak ja sobie mm. research, um, bardzo dobra cena do tego, co oferuje, oferuje jakby samba w pakiecie basicowym, prawda? Mm. E, ale na przykład to, co mnie teraz bardzo ciekawiło, i to jest jakby mm. z mojego podwórka, no to my jesteśmy na planie jako DAC, już nie pamiętam, jakim? Jakimś średnim. No średnim Ale ta, na przykład mega nas teraz zainteresowała kwestia analityki mm. i będziemy wchodzić sobie w ogóle już ten najwyższy wasz plan mm. e, analityki AI mm. e, i ten temat na pewno też jeszcze poruszymy, więc. To nie jest reklama, tylko bardziej chcemy pokazać wam, co może być dla was na danym etapie potrzebne. I to mhm. bym chciał, żeby właśnie słuchacze sobie też z tego by, e, odcinka wyciągnęli. Czyli mhm. e-mail marketing jest dla każdego. A jakie są w ogóle takie liczby, twoim zdaniem, e, dobre? Jeśli ktoś już robi email marketing na własną rękę, jakimś tam narzędziem, mhm. może sam, był, może jakimś innym, no to. Jaki jest dobry open rate na przykład w Twoim zdaniu takiego maila albo średni open rate dobry w Polsce maila, też wspomniałem, z branży fashion, dajmy na to. No, z branży fashion to będzie około 30%, to się tak uznaje, że to jest ten taki próg, kiedy uznaje, że masz yy, dobry poziom ogólnie się uznaje powyżej 20% z, mm -hmm. w e commerce natomiast jeśli chodzi o CTR, no to gdzieś w granicach w branży fashion to przy granicach powyżej 6% to też jest taki już CTR okej. Okay. Mm -hmm. No ale to też zależy właśnie od sposobu komunikacji, od tego jaką masz konkretnie markę, wiesz, tutaj czasami są rozwiązania bardzo skrajne, bo czym innym jest na przykład, jeśli nawet zamkniemy się w branży fashion, czym innym jest na przykład sklep, który, nie wiem, produkuje w Chinach i sprzedaje masowo tutaj towary, a czym innym jest na przykład marka premium, która, mm -hmm. wiesz, ma ograniczoną liczbę produktów, nie kilkaset, tylko ma ograniczoną liczbę Produktów i trochę tak jak ty, też robisz sprzedaże, etc., trochę inaczej wygląda to, wtedy ta formuła klików i, i zachowaniu klientów. No ale co do zasady, tak bym powiedział, że jeśli jesteś w branży fashion, masz około 30% albo powyżej open rate'u i masz powyżej 6% CTR-u, no to w tym, czyli click to rate, czyli chodzi o kliki, to tak wspomniałeś, że początkujące to też, tak, żeby kliki, to wyjaśnić, W sensie, ktoś wchodzi, wchodzi, open rate, to żeby to wytłumaczyć, to jest ile osób otworzy maila, a tak. kliki to. Kliki to jest stosunek liczby otwarć maila, znaczy stosunek liczby klik, kliknięć w treść wiadomości w stosunku do liczby otwarć maila, tak? Czyli to okay. tak schodzi od góry. Mamy open rate w stosunku do ile wysłaliśmy, potem mamy click rate w stosunku do tego, ile kliknęło, no i potem jest na przykład też jeszcze kwestia konwersji, tak? Czyli wyliczania tego, ile tak naprawdę um, tych kliknięć zakończyło się transakcją. To w przypadku, jeśli bazujemy na modelu atrybucji Google Analytics, bo on to zawsze zlicza na podstawie kliknięć. Um, natomiast jeśli na przykład są jakieś inne modele, jak nasz, no to wtedy na przykład liczymy od open rate'u, tak? Czyli od tego, że była interakcja, że ktoś otworzył maila, a potem ile po tym otwarciu maila, na przykład na te produkty, które się znalazły w, w, w tym mailingu, było, było zakupów wykupy wywołanych bezpośrednio. Ja też powiem ze swojej strony, ze do swojego doświadczenia, że korzystałem z innego narzędzia, i to, czego mi zabrakło i brakowało w ofertach innych marek, i dlaczego ja w ogóle wybrałem Sambę, to dlatego, że Wy macie właśnie model atrybucji oparty albo o Analyticsie, albo własny, a inne narzędzia miały taki model atrybucji, który mnie niezmiernie irytował, że jeśli ktoś 1 czerwca otworzył maila. I 30 mm. czerwca kupił produkt, to, to, to sobie podbijał e, dany system, że to jest jego sprzedaż. Mm. I to jest trochę wtedy terenie miarodajne. Tak. I na tym e, ja uważam, że to jest coś, co żeby wybrzmiało w tym mm. e, podcaście, bo my tu mówimy taką szczerą, brudną prawdę, że na tym niestety te dane są zakłamywane i potem się wydaje, że na przykład współczynnik wpływu jest 40-50%, a on finalnie ma kilkanaście. procent. Mm. Więc to jest taka rzecz, która. Dla mnie jest trochę nietransparentna wobec klientów, którzy korzystają z tych systemów i hmm. ja chcę, żeby to wyróżniało, bo ja miałem ten problem i z tego też powodu, w dużej mierze z tego powodu hmm. przyszedłem do was w styczniu. No w zasadzie ten nasz model atrybucji to trochę znowu przerwa na reklamę. Myślę, że dużo będzie dużo się e, e, tak. pewnie będziemy. ale wyjaśniamy, tak, to tak, nie jest tak, 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 żeby to też wybrzmiało. My Nie chcemy tutaj rekomendować, że musicie na przykład przejść na jakieś dane tylko chcemy wytłumaczyć, co, na coś powinno zwracać uwagę. Hmm. Tak, no jakby tutaj na pewno tym elementem, znaczy w ogóle ten nasz model atrybucji, tą powstał tylko dlatego, że w momencie kiedyś korzystaliśmy tylko z Google Uniwersala, tak? Czyli mm -hmm. po prostu chcieliśmy być jak najbardziej uczciwi, mówimy, mamy zewnętrznego sędziego, on sobie dzieli na podstawie UTM-u ostatniego punktu styku, kto tak naprawdę mm -hmm. tą sprzedaż doniósł do e-commerce i, i, i że tak powiem na tym bazowaliśmy. Natomiast w zeszłym roku no, stanęliśmy przed tym wyzwaniem, chyba jak wielu e commerceiaków i fajnie by było też, e właśnie, żeby to też by brzmiało i moglibyśmy do tego nawiązać. Natomiast jak GA4 w ogóle zmieniło sposób pracy wszystkich agencji i też rozliczania kanałów zewnętrznych przy tym, bo na przykład GA4 ma w ogóle taki model, gdzie on dzieli sobie tą sprzedaż pomiędzy różne kanały sprzedaży i tutaj mocno deprecjonuje, i to nie mówię tylko o naszym rozwiązaniu, tylko ogólnie z tego co widziałem na rynku i słyszałem, e, mocno deprecjonuje wszystkie kanały zewnętrzne, tak? No bo jeśli klient na przykład wszedł pierwszy raz, nam się liczy najbardziej, ja to długo testowałem i wyszło mi na to, że Google Analytics mocniej e, premiuje to, skąd ten klient wszedł po raz pierwszy. Hmm. Czyli na przykład właśnie organika, kampanie PPC, jakieś sociale, etc. Natomiast deprecjonuje to, co się wydarzyło później. Czyli na przykład jeśli klient wszedł sobie na stronę pierwszy raz, załóżmy z organika, albo po direkcie i, i, i potem zapisał się do newslettera, no bo innej drogi nie ma, żebyśmy mogli wysłać newslettera takiego typowo handlowego, no to musi mieć, pozyskać tą zgodę przy jakiejś okazji, no to nawet jak wyślemy ten mailing tydzień, czy dwa tygodnie później, to on i tak przypisze sporą część sprzedaży do direkta, nie? Czyli mhm. na przykład do mailingu 02. Robiliśmy sobie takie testy z klientami, że na przykład wysyłaliśmy właśnie kupon rabatowy, który był tylko w mailingu i się okazywało, że GA4 wskazywało tylko 20% transakcji około, nie? Czyli jedną mhm. piątą tego, co de facto te, e, mogliśmy znaleźć po kuponach wśród transakcji E-commerce. No, i w tym momencie właśnie pojawił się temat, że no to musimy po prostu mieć własny model atrybucji, i naszym celem było to, żeby przede wszystkim jak najmocniej odzwierciedlić, tak jak działał Google Universal, a jednocześnie dodając właśnie takie elementy, że na przykład właśnie ta interakcja na podstawie otwarcia maila, tak? Bo często jest tak, że ktoś otwiera maila ale potem nie, na przykład nie kliknie w niego od razu, kliknie w niego później, albo na przykład otworzy maila, dokona zakupu, bo zobaczył, na przykład skopiował sobie kod rabatowy i przeszedł do innej zakładki, to też tam badamy tak maksymalnie do 48 godzin w ramach dwóch pierwszych sesji mm -hmm. e, to, czy taka, e, czy taka transakcja miała miejsce, czy to też nie jest tak, że jak ktoś zrobił 17 sesji, kiedyś kliknął w maila, to będziemy dalej sobie zaliczać do sprzedaży, staramy się to być jak najmocniej uczciwi. No i tutaj też tak, do e, tych osób, które już korzystają z naszego systemu, to przypominam, korzystając z czasu antenowego, że e, do końca czerwca Trwają beta testy właśnie tego naszego modelu atrybucji, bo wcześniej był dostępny tylko dla wybranych klientów, od stycznia jest dostępny dla wszystkich. Jeśli są jakiekolwiek uwagi, to my priorytetowo traktujemy kwestię właśnie tego modelu atrybucji, tak żeby on był jak najbardziej uczciwszy, także też jako, jako użytkownik, jeśli będziesz miał jakiekolwiek tak, uwagi, wiecie. tak, to, to, to śmiało je zgłaszaj, to jest dla nas kwestia priorytetowa na ten moment. Kontakt do Przemkwosta wam w opisie i w komentarzu, i przejdę do tematu już troszkę bardziej zaawansowanego, czyli mm. marketing automation. Mm. Dla kogo on jest, a dla kogo on nie jest, na jakiej mm. skali biznesu warto o nim myśleć, mm. no bo już powiedziałeś, co on może procentowo poprawić, ale kiedy warto. Zacząć, kiedy zacząć warto myśleć, żeby wdrożyć sobie jakieś porzucone koszyki, takie proste mm. scenariusze? Mm -hmm. Znaczy właśnie tutaj bym to podzielił, bo takie podstawowe rzeczy, jak porzucony koszyk, yy, czy jakieś kwestie ostatnio przeglądanych produktów, etc., no to są takie rzeczy podstawowe, które warto mieć już nawet na starcie, tak? Bo yy, jeśli mamy już jakąś bazę mailingową, ktoś z którychś z tych klientów ten koszyk porzuci, no to, to ja bym to uznał, że to jest taka jedna z podstaw, żebyśmy mogli jakoś do tego klienta nawiązać. Więc i to samo też zbieranie zgód mailingowych, etc., w jakiejś formie pop-upu, czy, czy czegoś takiego, co może tego klienta zaangażować, e, jest jak najbardziej nawskazane. Natomiast to takie wyższe marketing automation, jakby to powiedzieli, czy właśnie takie budowanie własnych scenariuszy, korzystanie z jakichś innych kanałów e, kontaktu niż e-mail, czy np. wejście w SMS-y, push notyfikacje. E, Możesz od razu wyjaśnić, Facebook. właśnie, czym jest ta. Wyższy workflow, czymś co te muszę, hmm. żebyś żeby to wybrzmiało, czym to jest. Okej. Okay. Taki wyższy poziom, za wyższy poziom marketing automation uznajemy taki moment, kiedy już mamy na tyle liczną grupę klientów w naszej bazie, gdzie jesteśmy w stanie zacząć prowadzić segmenty i zacząć identyfikować klientów po jakichś specyficznych zachowaniach, specyficznych upodobaniach, tego w jakich cyklach zakupowych oni kupują. I na tej podstawie możemy sobie wtedy budować już jakieś własne scenariusze automatyzacji, które pozwalają nam po prostu na trafienie tego klienta w w odpowiednim dla niego momencie, tak, czy też zbudowanie jakiejś wartości. Takim przykład podstawowy, który może by się też i przydał nawet przy takich mniejszych sklepach czasami, to jest kwestia tego, że na przykład powitanie klienta po pierwszym zakupie. Tutaj wiele e-commerce'ów, ja nawet jak robię prelekcje, to często właśnie pytam uczestników, a kto z was po pierwszym zakupie wysyła maila do klienta, z podziękowaniem, nie? No tak, tak robi, tak, tak w robi. W formie wideo. Tak, Tortli też tak robi. Był tutaj mhm, tak, e, Piotrek. przecież Piotrek. E, ale generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi właśnie o takie pytanie zadane do publiczności, się okazuje się, że jak pytasz na tego maila, wszyscy podnoszą rękę, jak pytasz, czy, a kto z was podziękował za zakup, a nie wysłał prośby o opinię, mhm. no to nagle ten las rąk opada i się pojawiają jedne, dwie osoby na sto, które, które rzeczywiście coś z tym robią. E, a to jest przecież najlepszy moment zbudowania relacji. W momencie, kiedy klient kupuje u nas po raz pierwszy, e, ty już tam trochę też na swoich kanałach opowiadałeś o unboxingu, więc tak. nie będę dublował. Ale jeśli kupujemy coś to też jest najlepszy moment, żeby zbudować z nim jakąś komunikacyjną relację. I w tym momencie możemy właśnie na przykład wysłać mu maila, nawet z jakimś dowcipem. Tak? No i niech to będzie nawet jakiś zabawny dowcip nawiązujący do jego zakupu. Niech to będzie jakiś filmik, gdzie ty albo jakiś inny prezes. Ja mam w formie przyśmiewczej, podziękowania od prezesa w cudzysłowie i tam tak. sobie dziękuję, pokazuję, że ten produkt powstał, czyli buduję już relację taką face to face. Tak, dokładnie. E, możemy po prostu przed. E, mam jednego klienta sklepowania, Rowerowy, który wysyła mapki tras, e, ciekawych tras rowerowych, no, o, podzielonych na województwa. Jeśli ktoś kupuje z danego województwa, to dostaje od razu taką mapkę w formie online. Gdzie, gdzie może sobie po prostu podejrzeć, jakie ma ciekawe trasy w okolicy. Nie? Fajne. Więc jest to, to są takie dodatkowe wartości. No mieliśmy też jakiś klienta, który sprzedawał drony, to na przykład jak bezpiecznie latać dronem. Nie? I etc filmiki jakieś nagrywane były. Dodatkowa było. wartość, do której się nikt tak. nie spodziewa w trakcie dodatkowania zakupu. Dokładnie tak. Customer Chociaż experience. O to, dokładnie. Chodzi o to, żeby klienta jakoś przyjemnie zaskoczyć. Tak? A w momencie, kiedy wysyłam mu tylko prośbę o opinię, to my większość klientów drażnimy, bo my czegoś jeszcze od niego chcemy. No kupił u nas. Mm -hmm. Zrobił nam dobrze, mm -hmm. no a ty jeszcze od niego czegoś chcesz, nie? zamiast mu podziękować. Nie? No i też, też ja wspomniałem spe specjalnie o tym Customer Experience dodatkowych wartościach, bo niektórzy klienci, nawet jeśli to robią, że wysyłają jakąś tam wiadomość po pierwszym zakupie, to często się skupiają na tym, żeby wysłać kupon rabatowy na drugi. A tu to niekoniecznie musi o to chodzić, tak? jesteśmy w stanie po prostu zagrać to inaczej, nie zawsze trzeba sprowadzać tą walkę o klienta, jego atencję samą ceną. Naprawdę jest wiele przykładów sukcesów w naszym rynku, które opierały się o zupełnie inny system wartości właśnie budowania własnej marki, wprowadzania własnych marek do oferty, tak? Czyli mhm. jeśli na przykład ktoś działał w tym trybie wholesale i miał, że tak powiem, towary z różnych źródeł, to wprowadzał potem markę własną, bo to też przywiązuje klienta po prostu potem do sklepu, jeśli mamy ten towar odpowiedniej jakości, więc... Kolejny. Ja się przyznam do czegoś bez bicia, mhm. ja nigdy, Przemek, od kiedy korzystamy z mhm. Samby, nie sprawdziłem Sprzedaży z maili, bo to w ogóle mnie nie interesuje. Okay. Ja jestem tylko i wyłącznie zainteresowany tym, jak jest open rate naszych maili, czy mm -hmm. one są interesujące, i jak często ludzie otwierają odf nasze workflow, które macha u nas mm -hmm. 8 czy 9 maili swoją mm -hmm. drogo będziemy niebawem analizować. Mm -hmm. Ja w ogóle nie patrzę na e-mail marketing, marketing automation e, przez pryzmat sprzedaży. Mm -hmm. Bo moja strategia jest taka, że to jest miejsce, w którym ja ogrzewam relacje, w którym mm -hmm. się z klientami rozmawiam, pytam o jakieś rzeczy, które możemy zrobić lepiej. Mm -hmm. I dzięki temu wypadkowa i tak i tak jest bardzo dobra na naszym koncie sprzedażowa, ale to w ogóle nie jest cel. Mhm. I to też chcę, żeby wybrzmiało, to zawsze mówię, że słuchajcie, nie fokusujcie się na sprzedaży. Sprzedaż w e-commerce jest wypadkową miliona kanałów, może nie miliona, ale kilkudziesięciu kanalików, mhm. jak wy dogracie te kanaliki do siebie do jednej rzeki, to wtedy się wydarzy ta sprzedaż, i najważniejsza jest relacja w tym wszystkim i customer experience. Tak. No to tutaj tak jak wspomniałem na początku, ta strategia, myśl o tym, jak będę funkcjonował, jak będę się komunikował z klientami, to jest bardzo ważne, tak? Bo żadne narzędzie Ci tego nie rozwiąże, tak? My no mamy u nas też tego autopilota, który wysyła, wiesz, identyfikuje szanse sprzedażowe, wysyła je w odpowiednim momencie do klienta, personalizuje te maile. E, fajnie się sprawdza branżę w, branży w MCG, e, ale generalnie rzecz biorąc, jeśli, jeśli na to tak spojrzysz holistycznie, to on też ci nie zrobi tej roboty, że ten klient na ciebie to, do ciebie na 100% powróci, tak? No bo jeśli mm -hmm. jesteś jeszcze w branży FMCG, dobra, jesteś w stanie go tam przywiązać, bo on po prostu przypomina, retencyjne że o tym produkcie tak, retencyjne zakupy. Ale na przykład załóżmy, że jesteś sklepem meblowym. Nie? No i tam cykl zakupowy parę lat, no przecież nie wymieniasz łóżka co roku, nie? Tak. No, chyba, że prowadzisz szalony tryb życia, no wtedy, tak. <noise> wtedy, <noise> wtedy mamy rolkę, ro... <noise> mamy rolkę. <noise> tak, to wtedy, to wtedy się może zdarzyć, ale generalnie rzecz biorąc wiesz, i teraz znowu jak idziemy w tym kierunku, no to jak możesz tego klienta przytrzymać u siebie, żeby on chciał do ciebie potem wrócić, nie? Bardzo dobre rozwiązanie miała IKEA, swego czasu ty tym zrobiła właśnie, wybudowała swoją markę, że wprowadzili właśnie te wszystkie artykuły dekoracyjne do mebli, nie? Mhm. To powoduje, że tam klient chce przychodzić, szperać, szuka czegoś, żeby Brać to wszystko do siebie wzajemnie pasuje i ten klient przez to jest cały czas aktywny, więc jak już potrzebuje znowu tego łóżka, no to wraca do IKEA, tak? no bo tam kupił, wszystko mu pasuje do tego łóżka, więc wraca do, wraca do IKEA. Natomiast w przypadku właśnie takich klientów meblarskich, moim zdaniem one mają bardzo duży problem właśnie z przetrzymywaniem klienta, no bo jak jeśli sprzedajesz same meble. I nie absolujesz na jakieś poduszeczki, koce, no to ciężko. Tak, jeśli nie masz czegoś, co w ogóle spowodowało to, że ten klient jeszcze trzyma z tą uwagę, bo to może być właśnie ta kwestia wprowadzania artykułów dekoracyjnych, jeśli chcesz przy okazji obrót, przyzwyczajać klienta do siebie, nawiązywać, mm -hmm. że tak powiem, stylem, tych, stylizacją tych, tych wszystkich produktów. Do tego, Jedna uwaga, się to... przynajmniej przerwyć, no. przepraszam. Pięknie gestykulujesz w włoskim stylu, ale musimy trochę uważać o, na stół, czy... bo Dobra, będzie potem okay. słabo jakoś może dźwięku, tak mi się wydaje. Chciałem mieć taki ale wrzucam jak taki off-topic. Off I bo. tutaj mamy okejkę okay od um, operatora dźwigu, mówi, że jest okej. Okay. <ślam> <ślam> okej, okay, postaram się już nie tak, mać. Tak, chodzi tylko o jakość przekazu. Wyrwałem cię z wątku, ciekawe, czy do niego wrócisz. Eee, zacznijmy od początku. <ślam> nie, żartuję sobie. Wiesz, generalnie jeśli chodzi właśnie o te sklepy męblerskie, to może być właśnie ta kwestia, że doprowadzam sobie do sytuacji, kiedy mam jakiś asortyment uzupełniający, który przy Utrzymuje uwagę tego klienta. Natomiast e, z drugiej strony może to być właśnie jakaś forma komunikacji, tak? Może to być jakaś kwestia tego wyposażenia wnętrza, jak projektować e, mm -hmm. sobie te wnętrza, może to być jakieś dodatkowe treści edukacyjne, które spowodują, że ten klient będzie chciał do nas powrócić i będziemy, będziemy się trzymać w jego pamięci. No to wiesz, wpływ, nawet wpływ jakiegoś brand hero, tak? którego sobie wprowadzimy, występuje jako influencer w social media, mm -hmm. potem jeszcze mi e maila, e, potem kontaktuje się ze mną SMS-em, etc. No to, to wszystko powoduje. Że ten klient też będzie o nas myślał i możemy, mamy większą szansę na to, że on do nas powróci. Jeśli natomiast wiesz, przerywamy sobie ten cykl kontaktu z klientem na 5 lat, albo spodziewamy mm -hmm. się tego, że przy takim asortymencie jak sklepy meblowe wyślemy potem znowu mailing i nam się sprzeda kolejnych 5 kanap do tego samego klienta, no to, to nie tędy droga. Tak? To trzeba właśnie myśleć strategicznie, wypracować sobie to, jak chcemy komunikować i jakie wartości. To wszystko tworzy taką piękną, klarowną, spójną całość. Mhm. Wychodzimy tak naprawdę nie od marketing automation, a od tego, jaki mamy branding, jaki mamy sposób komunikacji. I dopiero, gdy to mamy sprecyzowane, możemy implementować to w marketing automation czy w email marketing. Tak. Robimy taką grubą, mhm. białą kreskę mhm. i zadaję ci pytanie, którego które, spodziewasz się tego pytania w ogóle, Przemku. Czym jest efekt Pampersa? <laughs> efekt Pampersa. E Efekt Pampersa, nie wiem czy zna, słyszałeś już ode mnie przed rozmową, ale, tak. tak. ale może część słuchaczy nie słyszała, jest taka sieć w Stanach Zjednoczonych o nazwie Target, to mhm. jest taki protoplasta wszystkich dyskontów, mhm. ehm, generalnie taki protoplasta naszej Biedronki, mhm. tudzież Lidla. Który, który tam już zaistniał w latach 50. w Stanach Zjednoczonych, w latach 70. 80. miał taki najwyższy wskaźnik rozwoju. On się, ten wskaźnik rozwoju wynikał przede wszystkim z faktu, że ich księgowy okazał się tym motorem napędowym. Mhm. Co ciekawe, w ten sposób, że wpadł na pomysł, żeby zacząć analizować dane transakcyjne klientów. Oni mieli jakiś program realnościowy, więc byli w stanie identyfikować tych klientów na tej, na tej podstawie i też móc stwierdzić właśnie, jakie oni transakcje dokonują. I księgowy zaczął analizować to najpierw pod kątem tego, jak będą mieli potrzeby wydatkowe. Jakie będą mieli potrzeby zatowarowania, na jakie towary, ale potem zaczęło to szybko przechodzić w personalizację, w pierwszą, taką można powiedzieć, zaawansowaną segmentację na podstawie danych transakcyjnych i zaczęli identyfikować potrzeby klientów. To jest ta słynna historia, którą pewnie część ze słuchaczy i ty słyszeliście, ale nie każdy kojarzy z siecią Target. Czym jest sieć Target? Sieć dyskontów, tak okay. wspomniałem. Taki protoplasta naszej Biedronki, tylko ze Stanów Zjednoczonych. Też mm -hmm. ciekawostka, jak było przeprowadzane takie badanie chyba w 2018 czy 2019 roku, jak z którą marką identyfikujesz się, sklepową najbar najbardziej się identyfikujesz, to Target był wyżej niż Amazon, nie? Więc, o, ciekawe. Tak, ten element personalizacji, tego, tej bliskości do klienta spowodował, że e, jednak Amerykanie są bardzo do sieci Target przywiązani. Podejrzewam, że tak jak Polacy do Biedronki albo do Lidla <grym> w swojej okolicy. Mm -hmm. Natomiast jeśli tutaj sobie przejdziemy kawałek dalej, to właśnie była ta historia e, słynna, gdzie ojciec zadzwonił do działu reklamacji Targetu z awanturą, że jak to jest, że on w ramach swojego programu lojalnościowego dostaje gazetki z produktami dla kobiet w ciąży o tym, jak fajnie mieć dziecko, jak się tym Bobasem zajmować, a on ma nastoletnią córkę w domu, która to czyta, e, więc e, oczywiście zrobiła się z tego większa awantura. Nawet pojawiła się wówczas w mediach, natomiast potem szybko się okazało, że to jednak Target się pierwszy dowiedział o tym, że córka tego pana jest w ciąży, bo córka robiła zakupy na kartę lojalnościową swojego ojca, żeby dostawać zniżki, no i kupowała produkty dla kobiet w ciąży, jakieś testy ciążowe, etc. Więc od razu. E, od razu target się o tym dowiedział. E, więc Kiedy to, to było? Tak to, to było lata 70. 80. W latach 70-80, takie rzeczy się już działy? Tak, tak. No to my tak często podchodzimy do tego, że analityka to jest coś nowego, ale naprawdę to nie są nowe rzeczy. Nie? To jest coś, co my po prostu popularyzujemy poprzez rozwiązania sasowe i to zaczyna docierać do coraz szerszego grona odbiorców, natomiast de facto Stany Zjednoczone, no to, że tak powiem, są na tym poziomie już wypracowane. My nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile czasami analityków potrafi pracować w takim dziale. Ja nawet w noonecie, przecież pamiętam, że u nas pracowało w dziale analiz, e, czyli którzy sprawdzali po prostu ceny, jak powinny być ustawione, jakie produkty mają być wybrane do gazetki, etc. To było pięć osób, tak? Tam, w, to był 2010 rok. Pięć osób. Tak, i się tylko tym zajmowały. Więc generalnie rzecz biorąc tutaj ta profesjonalizacja jest na bardzo wysokim poziomie. To, I to jest też ten koncept small data, o którym pewnie dzisiaj porozmawiamy. Mm -hmm. Natomiast generalnie rzecz biorąc to nie jest nic nowego. Tak? My po prostu na przykład naszym rozwiązaniem popularyzujemy to, co już od dawien jest znane analitykom. Od kilkudziesięciu lat. Tak, od kilkudziesięciu lat. No to też w zasadzie, jak zwracamy uwagę na to, jak my chcemy pozyskiwać wiedzę, na przykład na temat e-commerce'u, etc., no to ja już to obserwuję też od lat, od tej słuchawki, jak rozmawialiśmy, czyli tam mniej więcej od właśnie 2009-2010 roku. Obserwuję po prostu to, jak yy, zawsze jest tak, że jakieś rozwiązania analityczne, jakieś rozwiązania marketingowe, jakieś idee pojawiają się w Stanach Zjednoczonych gdzieś na zachodzie, ewentualnie teraz w Chinach, bo Chiny też są ba bardzo, bardzo do przodu, jeśli chodzi o tego typu elementy. Yy, I potem one są, przenoszą się właśnie tutaj do nas, do Europy i ten no nie jesteśmy nie niestety najbardziej innowacyjni pod tym względem. Um, też brakuje tej wiedzy jeszcze u nas, hmm. że często właśnie, wiesz, nawet w tym ferworze walki o klienta, przetrwanie biznesu, e, founderzy tych początkujących e-commerce'ów, no gdzieś tutaj się gubią, nie mają czasu, tak? Gdzieś ta nie analiza, no tak. analiza, tak? Analiza, gdzieś tutaj szukanie tego przyczyn, powodów, budowanie strategii, to gdzieś spycha, tutaj mam bieżące potrzeby. I dlatego też moim zdaniem osobiście dużo sklepów upada, tak? No bo jak oni się skupiają tylko na przetrwaniu, w pewnym momencie, czy na przykład cieszą się z tego, że na Marketplace zrobili jakiś obrót, to nie znaczy, że w tym Marketplace będą cały czas z podobną marżą osiągać, bo wiadomo, tam się mogą zmienić warunki z dnia na dzień tak, i musisz się obudzić w nowej rzeczywistości, albo może być trochę tak, jak to e, Cyprian Iwłód miał okazję przeżyć. Możesz go kiedyś zaprosić, żeby mm. też opowiedział o tym, jak wygląda handel na Amazonie de facto i, e, i skarpetki sprzedawane. Tak, tak, tak. Teraz ma chyba skarpetkoholik, tak? no, ale on wypłynął na tym, że, że właśnie miał. Yy, fajnie upakowany standardowy towar, tak? Czyli znowu mm. jakiś niekonwencjonalny pomysł. Sprzedaż skarpetek spakowanych jako sushi, nie? Tak, no. tak. Ja, ja pamiętam ten case. Jak my wchodziliśmy na Amazon, to właśnie Cyprian i Damian Wiszowatek którzy też być na podcaście i odwołał mi raz termin, zapisałem że nie go ponownie odezwać, wpadnie na pewno i trochę opowie, mm. yy, jak to wygląda kwestia marketplace'ów. Powiem to będzie bówliwa dyskusja. Mm. Yy, ale wracając do tematu analityki, to ja dla, a, Wróćmy do tematu a, Pampersa, bo a, jeszcze a, z, Pampersa, wyjaśniliśmy okay, efektu Pampersa, nie wiem. No właśnie, tak, bo Tak, bo to tak znaczy no, wyjaśniłem skąd to się wzięło. Natomiast mm -hmm. Target potem, e, jak już się zajął tą analityką transakcyjną, to zaczął też e, mocniej wchodzić w segmentację i personalizację i zaczął szukać grupy klientów, u której najłatwiej zmienić nawyki zakupowe. A to się wzięło stąd, że Target, jak podobnie u nas Biedronka Elite, mają takie wyzwanie, że jak już gdzieś masz jakiś sklep, E, dyskontowy, no to zazwyczaj tylko ściągasz klientów z okolicy. E, I w zasadzie Lidl z tobą wygra, jeśli będzie tam, załóżmy, nie wiem, ileś set metrów dalej, bo już ci klienci będą przychodzić tam, bo tam mają bliżej, tak? mm -hmm. No i to e, i zastanawiano się właśnie, zresztą nawet ta wojna Lidl-Biedronka, to jest trochę takie też napędzanie teraz tego, mm -hmm. żeby ci klienci, nawet którzy są dalej, popierali jedną albo drugą stronę. E, no i Target też się zastanawiał, jak może się rozrosnąć, nie? jakby w tej rzeczywistości, mm -hmm. gdzie tutaj jest ten, staram się, tak. przepraszam. Jest niełatwo, jest złotkim nie, może, w... może będę się odsunę po prostu A zaraz. A możemy się przesunąć mógłbym i zrobić tak. No. O, na Ręce na przód na dole. Ręce na dole, to też będzie wyglądało podejrzanie. <grym> Mamy drugą rolkę. <grym> Okej, okay, ale wracając tutaj właśnie do tego efektu Pampersa, podsumowując, szukano sposobu na to, jak zwiększyć zasięgi pojedynczego sklepu, jeśli mm. chodzi o geotargetowanie. Tego, żeby klienci do nich z szerszego, że tak powiem, terytorium przyjeżdżali. E, jaka to może być grupa klientów, której najłatwiej będzie zmienić takie za, nabyki zakupowe, które e, polegają przede wszystkim na bliskości sklepu. E, no i zidentyfikowano jako pierwszą taką grupę, grupę młodych rodziców to jest taka grupa, gdzie mamy do czynienia, bardzo fajnie to też opisuje książka Siła Wykus, serdecznie polecam, natomiast właśnie zidentyfikowana grupę moich rodziców, bo oni mają ważne wydarzenie w życiu, które przewraca im to życie trochę do góry nogami, tak, czyli już zaczynają się pojawiać inne priorytety. No i skoro oni mają już też inne priorytety, inne potrzeby, no to w tym momencie, jeśli na przykład zapewnimy im dostęp do dobrej jakości pampersa, który będzie w super świetnej cenie, etc., no to jeśli te pampersy się sprawdzą, to każdy młody rodzic wie, że na swoim dziecku się pampersów nie testuje. Tak? Jeśli jakieś te pampersy trafisz, że będą nie powodowały odparzeń, etc., no to już, że tak powiem, tej marki nie zmienisz, dopóki dziecko nie będzie odstawiać pampersów. No i Target zagrał właśnie tą kartą, wprowadził własną markę pampersów. No i oczywiście to był najbardziej dynamiczny okres rozwoju sieci Target. Dzisiaj nawet jak sobie spojrzymy na polskie sklepy, to zwrócimy uwagę, że zarówno w Lidlu, jak i w Biedronce masz tam markę Dada, tak? Ma, są własne marki Pampersów, są własne marki e, produktów e, typu właśnie na przykład narzędzia ec, Parkside, etc. To wszystko powoduje, że ten klient się przywiązuje do sklepu już niezależnie od ceny, tak? Czyli tutaj też ta formuła, wiesz, no, non-stop zjazdu cenowego nie zda egzaminu, nigdy to nie zda egzaminu, bo to raczej zabije biznes, jeśli będziemy tylko walczyć cenowo nie znajdziemy jakichś innych argumentów, ale przede wszystkim to, że mamy unikalne produkty, które powodują, że klienci wracają do nas. Przy okazji robią całe zakupy, no bo tak jak młodzi rodzice, jak przyjeżdżają po te pampersy, no to oni nie przyjeżdżali, że kupili te pampersy, a potem wracali do lokalnego sklepu, tylko już umęczeni po dniu pracy jeszcze z myślą o tym, że jeszcze będą siedzieć i e, zajmować się dzieckiem, no to już najczęściej robią całe zakupy do końca w jednym tak. miejscu. Nie? Więc to bardzo dobrze tam zagrało i tutaj tak samo można to rozgrywać. Teraz nawet karmę dla zwierząt widziałem, że tak. Lidr ma swoją markę własną i, ja i team też team słyszałem, że byłem. <laughs> tak, ja też akurat mam te podobne to, podejście. To nie jest <laughs> Blisko tak. z, mam blisko z domu. Nie, potem pójdziemy pomalować jakąś tak, biedronkę. Tak, tak, tak. <laughs> no, więc właśnie ten efekt Pampersa to jest coś, co powinny też zmierzać e moim zdaniem, tak? Czyli jeśli mamy już jakiś... Yy... Case, gdzie handlujemy, na przykład Netprint jako nasz klient jest bardzo fajnym przykładem tego. Oni no, handlują akurat tuszami, tonerami do drukarek. No i tam w tym elemencie jest o tyle ważne, że na koniec wprowadzają pierwszy raz klienta to najczęściej pod krótki ogon, czyli to jest fraza dokładnie modelu drukarki albo dokładnie modelu tusza mm. i klient przychodzi po oryginalny tusz. Nie? No ale w momencie, kiedy już zaczyna myśleć na drugą transakcję, no to już my też identyfikujemy, mamy taką kampanię, gdzie identyfikujemy, że klient przychodzi po. Produkt innej marki z tej samej kategorii, niż marka własna, i potem możemy do niego automatycznie wysłać maila, na przykład, dlaczego ten nasz produkt jest wyjątkowy. No i tutaj też e, właśnie Netprint zagrywa taką kartą, że na przykład daje gwarancję na swoje tusze, tak, że 24 miesiące masz pewność, że jeśli coś się stanie z powodu tuszu albo toneru z Twoją drukarką, to masz spokój, tak, mhm. e, bo my się tym zajmiemy. E, I takie przerabianie na markę własną daje właśnie te dwie korzyści, że po pierwsze masz oczywiście wyższą marżę, tak, to jest, to jest bardzo istotny element. E, druga kwestia to jest jest też element y, związany z y, faktem, że przywiązujesz tego klienta, no bo jeśli go przekonasz do swojej marki, no to on już tego nigdzie indziej nie kupi, tak? Mm -hmm. Więc jeśli nie kupi nigdzie indziej, to do kogo przyjdzie? No przyjdzie do ciebie, już nie musisz walczyć ceną, możesz walczyć jakością, możesz walczyć customer experience i myślę, że to jest najważniejsze w rozwoju nowych e-commerce'ów, żeby umieć przejść na ten tryb, że y, nie chcę walczyć tylko ceną, tylko chcę walczyć jakimiś dodatkowymi argumentami, tak? Bo to pozwoli ci na osiąganie odpowiedniego poziomu marży, to pozwoli ci na zachowanie płynności w biznesie. W ogóle teraz dużo e commerceów ma problemy z płynnością w biznesie. To jest taka są dana. Koszul... Martin Meisner mówi, że tylko 9% e-commerce ma dobrą sytuację finansową, więc mhm. gdzieś to sprawdzał. Nie powołam się dokładnie na dane, ale mhm. taki, taki, taką daną otrzymałem kiedyś od niego. Mhm. No Dużo czynników w tym jest, nie? Tak. Dlaczego no. tak jest? To też też prowadzi właśnie do tego konkluzji, na przykład, dlaczego warto korzystać z e-mail marketingu, bo też widziałem takie dane, już na przykład kiedyś komarch na blogu swoim też publikował na podstawie jakichś tam badań, że dwa, dwóch, dwa, nie, 10% powracających klientów do ciebie, to jest 2% oszczędności dla firmy, całościowo kosztów wszystkich, takich łącznie, nie? można to tak przełożyć. No to, to wiesz, są, są to pieniądze tak, to, stoły, tak, które warto tak, trzymać które warto w kieszeni. trzymać. Nie? Dobra. Temat Pampersa mamy zakończony. Też tak, tak. wróćmy do tematu analityki. E, dlaczego warto się nad niej skupiać dla mniejszych i średnich e-commerce'ów? E, co, co w ogóle możemy, co słuchać może z tego odcinka się dowiedzieć? Jakby co powinien zrobić? Jakie kroki w ogóle podjąć, żeby analizować jakkolwiek dane, tak? Wszyscy mają GA4, ja się spotykam często na warsztatach z tym, że ludzie to mają i nie wiedzą, co z tym zrobić. Mm -hmm. No, z, z GA4 to teraz wszyscy mają problem, tak jak wspomniałem, bo się wszyscy jeszcze tego uczą, mimo mm -hmm. tego, że to już prawie rok minął. Natomiast jeśli chodzi o analitykę twojego sklepu internetowego, no to przede wszystkim powinieneś się skupić na takim elemencie, jak właśnie na przykład powracalność klientów, czyli sprawdzać naprawdę, naprawdę jeśli już masz jakichś klientów, to kiedy i w jakich okresach oni powracają, tak? Powinieneś też jakby tworząc nawet taki koncept sklepu internetowego, zastanowić się na tym, czy jest w ogóle Szansa w tym, co sprzedajesz, na to, żeby ten klient do Ciebie powracał. No bo jeśli taka szansa jest niska i będziesz bazował cały czas tylko na pozyskiwaniu nowych klientów, no to tutaj koszty będą wysokie, tak, bo to mhm. wiemy i to wybrzmiewa już wszędzie. Nawet niektórzy mówią, że siedmiokrotnie droższe jest pozyskanie nowej transakcji niż pozyskanie transakcji od klienta, który już wcześniej u nas kupił. My kiedyś nawet mieliśmy takie piękne hasło, że zamieniamy odwiedzających w kupujących, a kupujących w, lokal, w lojalnych klientów. Piękny slogan. Piękny slogan. Zresztą też ja wrzucę: jest dużo dużych marketplaces, no. które do pierwszych transakcji dopłacają po to, żeby skarnąć tylko tort, a zarabiają na kolejny. Tak. Zalando na tak, przykład. Jest, nie? No, wspominaliśmy też o tym, że właśnie często ta pierwsza transakcja jest pod wodą. I tutaj rzeczywiście dopiero kolejne transakcje, żeby przynosić jakiś dochód i też właśnie ta kwestia na przykład przy nad przechodzenia na marki własne. Bo właśnie chodzi o to, żeby ten klient się mm -hmm. opłacił, tak? I żeby tego klienta jakoś do siebie przekonać. Więc no jak najbardziej tutaj w tym kierunku. Czyli przede wszystkim analiza już na samym modelu koncepcji, ile jestem transakcji wywołać u jednego klienta, w jakim okresie czasu, bo to będzie mi mówiło o tym, jakie mam przychody, e, jakich przychodów mogę się spodziewać w następnych latach, mm -hmm. jeśli ja się tym klientem będę dobrze opiekował. Bo na przykład po co inwestować w user experience, jeśli chcesz sprzedać raz? Meble. No meble, znowu, nie? No, możesz, ten, znaczy możesz, jeśli masz na to budżet, masz jakiś pomysł, no to możesz inwestować, no bo ktoś by, nie wiem, dzisiaj sobie... Polecenia żeby, może ktoś powie. Sypialnie, powiem. tak, no, Ale generalnie, y, jeśli masz po prostu tak, że sprzedajesz raz, no to nie ma sensu inwestować mocno w Customer Experience, oczywiście wstydu, żeby nie było, mhm. <laughs> ale no nie, ma, nie, nie ma sensu i też model biznesowy szybko się wyczerpie. Jeśli, więc musisz sobie wyszukać takiego produktu, który będziesz mógł yy, sprzedawać ponownie do tego samego klienta. Najlepiej subskrypcji. Najlepiej subskrypcji, subskrypcje teraz są w mega, to wszyscy uwielbiamy. Tak. Sam sprzedaję w modelu subskrypcyjnym. To... A ja będę sprzedawał w modelu subskrypcyjnym. W ogóle będzie, mój inwestor będzie za jakiś czas subskrypcji. Jeszcze nie wiem kiedy, ale też to jest auto reklama. Tak. nie <laughs> na jeszcze to kupić, więc na razie Z, buduję pożądanie. To, tak, tak, tak. Możesz podkręcać klimat, tak, nie jakieś tak. zajawki. Eee, no, natomiast wracając tutaj do tego modelu, czyli zastanawiam się najpierw, jaki produkt, jaki będziemy. Potem zastanawiam się, jak będziemy. Już pomijam tą całe, pomijam tę kwestię całego back-officeu, tak, gdzie tak. ja to będę gazynował etcetera, nie? Skupiam się bardziej na tej kwestii frontowej. Mhm. Potem jak ja to będę komunikował, jak ja będę ściągał tych ruch na stronie, no bo to, to jest ten pierwsza noga e commerceu żeby ten w ogóle pierwszy ruch ściągnąć na stronę. Potem jest ta druga noga, co ja z tym zrobię tym ruchem, tak? No bo sobie sprowadzę mam sklep, oczywiście ktoś dokona transakcji, ale nie mam żadnego potykacza w postaci nie wiem wyrażenia zgody na mailing, nie mam y, jakiejś zapisu do push notyfikacji Przepalam czy będę Przepalam hajs, tak? No bo jeśli nie będzie tej transakcji, to de facto ja nic potem z tym lidem nie zrobię. Czyli bardzo ważnym jest też, żeby czy w jakiejś formule to rozwiązanie powiedzmy, takie mini marketing automation? ale takie naprawdę mini, tak? Żeby mm -hmm. tylko, no nie wiem, no, czy to będzie Samba AI w tej podstawowej wersji, czy to będzie Freshmail, czy to będzie jakiś MailChimp, cokolwiek takiego podstawowego, co już nam pozwoli stworzyć jakiś potykacz, który tego klienta będzie mm -hmm. e, przetrzymywał. Przepraszam, chciałem pokazać dosadnie, że będzie przetrzymywał. <laughs> <Ja> wiem, <laughs> spoko, było to No, no, no musiało ma tak. być tak tąpnięcie. E, więc generalnie rzecz biorąc, e, to jest e, więc to jest też taki element, gdzie musimy po prostu o to zadbać jako drugą nogę e że musi być ten jakiś remarketing, tak? Czyli mm -hmm. musimy m, jakoś tego klienta już jak na ruch sprowadzimy, to jakoś go zaopiekować, mieć do niego rekordy, po to właśnie, żebyśmy mogli do niego powracać. Ale to nie jest etap na to, żeby budować wielkie scenariusze, to nie jest wielki etap na to, żeby się integrować nie wiadomo czym, na, na tym, żeby no, nie przykład robić reklamy targetowane na YouTube, etc. To jeszcze nie jest, to nie jest ten etap. Mówię oczywiście o reklamach targetowanych na YouTube pod kątem danych transakcyjnych, które masz. Z Jestem zakupować. największym fanem YouTube, jaki się da, w sensie YouTube w u mnie jest największą wartością, zresztą się pochwalę nasze case studies w ogóle kampanii hmm. YouTube było na głównej stronie Google, jak się logowałeś do Google Ads, hmm. to ja wyskakiwałem, machałem ci z magazynu i było hmm. success stories naszych kampanii świadomościowych. YouTube jest genialny, hmm. jeśli chodzi o targetowanie. I tak, tak zakończę ten temat, w hmm. wątek, ale chciałem troszkę wejść głębiej w analitykę, no bo tak, to jest dla małych i średnich. A to, co na przykład my teraz będziemy robić w DAG'u, czyli analityka AI, hmm. czyli jak ktoś słucha nas i już ma jakiś taki większy obrót, i ma większy e-commerce, to co nam daje ta analityka AI? Bo pokazywaliśmy te raporty, jak hmm. to wszystko pięknie, niekolorowo wygląda, mm. ale co tam może, co nam może dodać marce, która jest, załóżmy, D2C, ta głębsza analityka? Mm. E, no może to jest taki akurat raport, który Cię będzie z, z racji Twojej specyfiki mnie interesował, ale taki popularny raport, który pozwala dużo zmienić już w samym kontekście nawet budowania gdzieś tam w scenariuszy komunikacji z klientami, to jest raport Solvency. Mm. E, tłumaczymy to jako zamożność. To jest taki nasz autorski raport, który bazuje na Product Price Scoring który z kolei określa, gdzie produkt się plasuje cenowo na tle swojej kategorii, czyli na przykład, czy należy do 2% najtańszych, czy do 10% najdroższych, Produktów, znowu ta ręka chodzi Ale no już chodzi tak gładko. Musi tak, zrobić subtelnie. taki nadstolik, tutaj, tak, żeby nie tak. ruszać mikrofonem. Dla mnie, albo od razu mnie w kajdankach przyjmować. Tak, Być był spięty, to był, był dobry wajra. No, generalnie, jeśli więc, jeśli chodzi tutaj o tę te kwestię, że mamy ten produkt Price Scoring i mamy też taki Scoring Promocyjny, który bada poziom odchylenia ceny, standardowej ceny promocyjnej. I z tych dwóch danych. Wyciągamy sobie informację o tym, jaki jest stopień wrażliwości klienta na cenę. Czyli czy na przykład on należy do klientów. Tam jest też skala od 1 do 100, ale żeby uprościć korzystanie z tego naszym klientom, stworzyliśmy trzy kategorie. Klient ekonomiczny, to jest klient ukierunkowany przede wszystkim na cenę, czyli on kupuje albo towary najtańsze na tle kategorii, albo droższe, ale tylko jeśli są na promocji, na odpowiednim mm -hmm. poziomie promocji. Potem mamy klientów standardowych, to jest dla nas też taka grupa testowa, często to są osoby, które miały jedną, góra, dwie transakcje, jeszcze nie jesteśmy w stanie ich do końca wyczuć, więc możemy sobie na nich testować różne podejścia. No i mamy klientów oznaczonych jako rich, zamożnych. Tak? To są klienci, którzy kupują niezależnie od promocji, jeśli mówimy o przedobranży w FMCG Kupują swoje produkty, możemy oczywiście zacząć szukać co, co tak naprawdę kupują, jakie kategorie są dla nich popularne, jakie produkty, jakie marki, ale na pewno to nie jest cena, i cena w ogóle dla niego nie jest istotna. I tutaj nawet coś takiego jak przy czymś takim prostym, jak porzucony koszyk, nie? gdzie masz standardowy scenariusz w każdym marketing automation, że wysyłasz po dwóch do czterech godzinach, po dwóch, trzech dniach i na przykład po sześciu, 7 dniach, żeby przypominać, i na przykład już po tych dwóch trzech dniach dajesz pierwszy kupon rabatowy. O tyle, na przykład, jak już masz to w solwencji, to możesz sobie to zbudować inaczej. Bo na przykład, jeśli masz klienta ekonomicznego, który porzuca koszyk, no to w tym momencie yy, po co czekać z tym kuponem rabatowym? Jeśli on porzucił ten koszyk, to on tego nie kupił i prawdopodobnie chodziło u niego o cenę. Tak? Już możesz sobie zbudować tą tezę jeśli chodzi u niego o cenę, no to w tym wypadku warto mu ten kupor płatowy dać od razu, no bo jeśli on nie kupił u ciebie, to kupi gdzie indziej. On szuka okazji po prostu, nie? Mm. Więc e, nawet, nawet współpracuje z takimi firmami, to też jest zabawne, które specjalnie wysyłają od razu te kupony i nawet jak się ktoś czuje cwany, że e, wiesz, kilka razy to był kupon, bo sobie podstawił inny adres mailowy, etc., to oni się z tego też cieszą, bo... Te... Wszyscy mają... Tak, tak. wszyscy mają ten... Oni się... Klient się czuje cwany, że, mm. że uzyskał rabat, a sklep się cieszy, bo ma, i tak ma taką marżę, że jest w stanie e, z to spokojnie nie udźwignąć, jeszcze ma często darmową reklamę, bo niektórzy na przykład specjalnie dają kod wielorazowy. Taki jeden uniwersalny, bo on potem krąży po internecie. No, mm -hmm. skąd Masz darmową reklamę po prostu tak, do, tak. do pozyskiwania transakcji. E, więc, y, y, więc to w tą stronę. Natomiast z drugiej strony, jeśli masz na przykład klienta, już mówię, to jest z drugiej, z strony, jeśli masz klienta oznaczonego jako rich, zamożny, no to jego cena nie interesują. Tak, kupi. To jedyne, co możesz w takim przypadku zrobić, to stracić marżę. Mhm. No, bo nic więcej nie ten. Natomiast możesz go informować, jakimś, możesz informować yy, o jakichś wartościach dodatkowych. Znowu wracając do tej branży meblarskiej, nad którą mhm. się trochę poznęcaliśmy, e, to jest też taka kwestia, że na przykład możesz zapewnić darmowy transport zniesieniem mebla. tak? To dodatkowa dla klienta wartość. za Tak, dodatkowa wartość. On musi się męczyć. Płacić. No, a nie kupon rabatowy, bo ten kupon rabatowy to wiesz, jakby jest. Nie interesuje, nie inter nie interesuje go. Nie? To mogą być jakiekolwiek dodatkowe elementy, nie? Na przykład, nie wiem, jakiś zestaw do pielęgnacji tego mebla, nie? To coś, co po prostu buduje tą dodatkową wartość. Ehm, e, więc. E, Ciśnie mi się taki jeden case z, 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 z takiej branży, bardzo obostrzonej, że tak powiem, aspektami prawnymi, ale to chyba nie opowiem go tutaj. W kuluarach. w kuluarach opowiem o nim. Ale generalnie to też właśnie trzeba trochę umieć od tego odejść, żeby właśnie mając takie podstawowe dane jak Solvency, już jesteś w stanie trochę inaczej zacząć komunikować się z klientami, bo wiesz, co jest dla niego ważne. I ta analityka właśnie do tego prowadzi. Dalej mamy kolejne raporty scoringowe. Też może kilka słów, dlaczego na przykład używam tak, dlaczego używamy raportów scoringowych, tak? bo one pozwalają nam zawsze na zbudowanie kontekstu. Mamy jakieś dwie wartości brzegowe w sklepie. To mhm. już to będzie średnia wartość koszyka łączna. Mhm. E, no i mamy klienta, który kupował na średnio za 100 zł, to on będzie jakąś wartością początkową tej, wartości, tej, tej, skrajne, tej skrajności. I po drugiej stronie mamy klienta, który u nas na przykład średnio robi zakupy za 5000 zł złotych. Tak? I on okay. będzie tą wartością maksymalną na tej osi. Wszyscy klienci, którzy będą pomiędzy nimi w jakiejś skali punktów, załóżmy, że to będzie od, od 0 do 100 czy od 0 do 500, są odpowiednio plasowani i dzięki temu zawsze zachowujemy kontekst ze sklepu internetowego, no bo inny będzie średni koszyk w przypadku załóżmy sklepu zoologicznego, a inny będzie właśnie w przypadku tej branży meblarskiej, czy sklepu RTV AGD, gdzie mhm. gdzie wiadomo, człowiek może kupić telewizor i ta wartość koszyka mocno idzie do góry, średnia. Więc żeby zachować ten kontekst na kliencie, zawsze na przykład korzystamy ze scoringów. Przy takim to nie tylko my, ale ogólnie narzędzia analityczne idą właśnie w scoring, machine learning często się też opiera właśnie na scoringach, mhm. żeby zachować e, kontekst. No i na przykład mamy też taki raport jak RFM, on się stało ostatnio coraz bardziej popularny, to jest w rozwinięciu nazwy, w frekwencji monetary, i on nam określa tak naprawdę cykl życia klienta w naszym sklepie, na jakim etapie życia w ramach swojego cyklu klient znajduje się w naszym sklepie internetowym, tak? On bierze pod uwagę właśnie recensję, to jest ten okres od ostatniego zakupu, frekwencji, to ile zakupów dokonał i monetary, ile u nas wydał, tak? No i mamy tutaj też takie różne grupy, oczywiście taka ulubiona to są czempioni, oni kupują dużo, często, nawet niedawno zrobili zakupy na tle pozostałych klientów, natomiast to też jest ciekawa grupa, bo z nimi nie musimy robić nic, znaczy, że wszystko, co robimy, to dla tej grupy robimy dobrze, oni są zadowoleni i tyle, co hmm. musimy robić, to ich monitorować, czy oni tymi czempionami nie przestają być. No i teraz na przykład w RFM też wskazuje taką grupę jak Kenodlusdem. To są klienci właśnie, którzy byli czempionami, ale przestali się u nas pojawiać. No to tutaj trzeba już robić akcję ratunkową, bo to są często to, w zależności od skali komercyjnej, e ale to może być grupa od kilkunastu do maksymalnie kilkuset klientów, którzy potrafią zrobić jednak nawet w dużym sklepie internetowym kilka procent obrotu. Nie? Więc robimy akcję ratunkową i próbujemy, próbujemy takiego klienta zawrócić, i tutaj są różne. Modele podejścia. Więc jest, jest, jest ten RFM. Jest... Dużo tych w ogóle raportów jest, nie? Chyba tak. jak ja patrzyłem, u was w sambie e, tam jest chyba 12 albo 14 raportów, tak mi się wydaje, jak sobie. No, klik... tam jeszcze nie wchodzisz, to możesz różne widoki wywoływać, także tam. Ja w ogóle poszedłem. myślę, żeby może wszystkich hmm. raportów nie, nie przegadywać, to możemy odesłać ludzi, wkleimy link do tej. jakby Macie taką prezentację ja jeśli ktoś ma większy hmm. e-commerce, i może tu bym zaznaczył tylko jak duży musi być e żeby ktoś to sobie przewinął i żeby dla niego to była wartość? Tak? No ja myślę, żeby tak przeliczyć to na jakąś na jakiś konkret, to hmm. myślę, że to musiało być przynajmniej takich 20 Tysięcy, trzydzieści tysięcy unikalnych rekordów klientów w bazie danych, tak? Czyli... czyli mówią o rekordów, czyli subskrybentów? Nie, klientów. A klientów, klientów, klientów o okay, Klientów. Dobra. tysięcy klientów, no bo wtedy już mamy szansę, bo tu mówimy o analityce, tu nie mówimy o typowym, mm -hmm. wysyłam maila, tak? Tylko bardziej chodzi o to, żeby przeanalizować sobie na jakim etapie. I to metafety. już ma wtedy sens. Wtedy to już zaczyna mieć sens, tak? Czyli, czyli jeśli masz dwadzieścia tysięcy klientów w bazie, to możesz sobie zobaczyć wideo, które dodam tam na dole. Mm -hmm. e, a my przejdziemy jeszcze trochę do tematu um, small data versus mm. big data. Czym to się różni? Mm -hmm. eee, przede wszystkim... Co to w ogóle jest? Tak, co to jest ten small data? Eee, small data to jest taki koncept, który się narodził w kontekście tego, że e, wszyscy teraz mówią o big data, mm -hmm. ale tak naprawdę, jeśli na przykład SAP kilka lat temu prezentował taką statystykę, to tylko kilka procent firm na świecie prawidłowo korzysta ze swoich danych, a wykorzystuje przy tym i tak mniej niż 30% danych, które posiada. Więc e, to jest takie duże... Duże wyzwanie, że wszyscy mówią o tym big data, gromadzić jak najwięcej danych, pracuj z nimi, etc. No ale de facto, jeśli tych nie wykorzystujesz, to co ci z tego, że je gromadzisz? Mhm. E, więc, jakby odpowiedzią na to, to tak jak mamy zawsze fast food i, i slow food, no to właśnie jest ten mm, small data. Mhm. Z ta polega na tym, że skupiamy się na tych danych, które już posiadamy w naszej bazie i staramy się je wykorzystać do analiz. Przede wszystkim oczywiście tutaj mowa o danych transakcyjnych, bo z tych danych transakcyjnych da się wyciągnąć naprawdę, naprawdę dużo. To już wspominaliśmy o tej dziewczynie, że Target wiedział, o tej młodej dziewczynie, że tak. Target wiedział wcześniej niż jej ojciec o tym, że jest w ciąży. Ale naprawdę w naszych projektach my rzadko wiemy wcześniej o tym, że my, my jesteśmy w stanie na przykład, jesteśmy bardzo popularni w branży zoologicznej. Mamy kilku takich kluczowych graczy w ogóle w Europie jako naszych klientów. W, w tym Polsce. No i też na przykład jest to tyle ciekawe, że my możemy po prostu stwierdzić na podstawie danych transakcyjnych, kto ma psa, w jakim wieku, jakiej rasy, czy ten pies choruje na nerki. Nawet jesteśmy w stanie zwiedzić, trochę to takie brutalnie powiem, ale jesteśmy w stanie nawet stwierdzić w momencie, kiedy ktoś e, kupuje taką karmę weterynaryjną dla starszego psa i nagle zaczyna przeglądać produkty dla szczeniąt. Mhm. Też wiemy, że tam się wymieni public, nie? Więc naprawdę to, co to już nawet nie mówimy tutaj właśnie o jakimś trackingu osoby po sieci, tak? Czyli znowu ten koncept big data, że staramy się zgromadzić jak najwięcej danych, co on robił, co kliknął, co przejeżdżał tak dalej, tylko mówimy stricte o takiej podstawie, którą każdy e-commerce posiada. tak? To small data to jest właśnie wykorzystanie jak najlepsze tych danych, które już posiadasz każdy ma jakieś transakcje w sklepie internetowym i jesteś w stanie z tego naprawdę bardzo dużo wywnioskować. Skąd ci klienci kupują na podstawie danych wysyłkowych, na przykład gromadząc kody pocztowe w jakiejś formie raportu, jesteś w stanie gdzie jednak naprawdę twoi klienci są nagromadzeni i być może warto tam otworzyć sobie jakąś filię, jeśli się okaże, że na przykład jesteś yy, masz dużo klientów na przykład tylko w trzech kluczowych dużych miastach, tak? No to może warto by się zastanowić nad tym elementem, żeby jeszcze podbijać yy, tutaj to zainteresowanie tym, żeby tam otworzyć sobie jakiś sklepik i sprawdzić czy offline, nie? na się albo jakiś ma mini magazyn, do tego żeby móc na przykład zapewniać dla dużej części towarów, czy dla pewnej niepopularniejszej części towarów yy, dostawę w tym samym dniu. Same day delivery. Do... Tak. No, jakby chodzi o to, żeby szukać tego, takich to. Nie mówię, że to jest. Szans rozwoju, tak, szans, 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 szans. Szans nie? Tak, tak. I bez jakiejś takiej analizy danych transakcyjnych, to strzelasz na ślepo przeczuciem, nie. A nie każdy jest jobsem, że, wiesz, że ma... ma wizję, którą wierzy się na pewno spełni, albo jest w stanie cię do niej przekonać, nawet jeśli byś uważał, że to głupota na początku. nie? Mówisz o tej analityce z taką pasją w oczach, czy nie Ci ona trochę? Analityka? W sensie analityka i to, jak głęboko już w latach 70. można było wejść i jak społeczeństwo pewnie nie ma świadomości, że tak to wygląda, mhm. czy nie jest trochę przerażające? Wiesz, to dla pewnej części ludzi, znaczy, wiesz, jak powiedziałeś, mnie to jara, tak? Widzę, że ja się to nie jest zajawa, jest zajawa. Tak, no? tak, tak. Jak już widzisz, się rozluźniłem, mniej ręce latają, tak, więc, tak. więc wszystko działa. Ale generalnie tak. Wiesz, jakby mnie to tyle nie przeraża, dla mnie to jest ciekawe. tak? Co jeszcze mhm. możemy odkryć, co jeszcze jesteśmy w stanie wyciągnąć, czyli jakby trochę od innej strony podchodzę do całości. Nie na zasadzie ogromaćmy jak najwięcej, tylko co jest z tego, co mamy w podstawie, jesteśmy w stanie wyciągnąć, jakie zbudować koncepty, tezy. Eee, I to jest naprawdę dla mnie to, co sobie się fajne mi to nie przeszkadza, ja nawet nie mam żadnego ad u siebie zainstalowanego, bo mnie ciekawi, co tam to pokaże, kto za mną okay. pójdzie. E, nie mam, e, ten, wiesz, ja jestem w ogóle bardzo zawsze byłem taki marketingowo, więc nawet, wiesz, wszystkie zawsze, jak są, jak jest Super Bowl, to jest dla mnie święto, bo mm -hmm. chodzi o ten cykl reklam, który tam będzie wyświetlony i tego, ja się potem tak siedzę i zastanawiam, a jak oni to, jak oni te persony budowali? Dlaczego tutaj pokazali na przykład to tak, a nie inaczej, nie? Więc generalnie rzecz biorąc, dla mnie to jest taka ciekawa rozkminka, ale często się spotykam z tym, że właśnie po jakiejś prelekcji ludzie do mnie podchodzą to jest przerażające, nie? Jakby no. wiecie wszystko, nie? Jakby jesteście w stanie powiedzieć, mając odpowiedni zasób danych, jesteście w stanie powiedzieć na przykład, nawet właśnie jak szybko to łóżko zużywam, nie? którym no. wcześniej zażartowaliśmy, tak, nie? Tak, tak. Czy, czy jesteście w stanie powiedzieć właśnie o tym, na jakim etapie życia się znajduje, tak? Czy, czy na przykład, nie wiem, wiemy, że dostałeś podwyżkę, bo nagle kupujesz droższe produkty od pół roku, nie? Czyli tak. Więc jakby jest, jest dużo takich, takich elementów. I myślę, że to jest w ogóle też taka trochę zmiana będzie teraz w podejściu sklepów internetowych i dająca niestety przewagę tym największym, co sami sobie niestety zgotowaliśmy, na przykład właśnie wchodząc w marketplace, tak? Ale generalnie mając ten zasób, on będzie najcenniejszy. Bo jeśli będzie prawidłowo prowadzona analityka, i to już widzieliśmy na przykładzie Amazonu. Kojarzysz case baterii w Amazonie? Chyba nie. Jest pięć takich kluczowych branż, gdzie Amazon zyskał ponad 90% pokrycia rynku w Stanach Zjednoczonych. Mm -hmm. e, między innymi to są baterie. Mówię specjalnie o bateriach, bo niedawno tam e, zaczęła się sprawa e, antymonopolowa wobec mm. Amazona. Ale to jest bardzo ciekawy case. Amazon przez to, że zachęcał producentów innych... E, Zaraz tu zrobimy jakiś napad z Amazona na mnie, tak. ale, ale to jest często omawiany case, więc nie tylko mnie dorwą. W każdym razie, jeśli chodzi, <głos> <głos> jeśli chodzi właśnie o Amazona i rynek baterii. Amazon zaczął zachęcać, bo oczywiście bardzo mocno procentu baterii, żeby pojawiali się na Amazonie, no bo to jest najłatwiejsza do sprzedaż przy, przy elektronice. No i tam zaczęli się pojawiać, oczywiście były jakieś reklamy, etc. Po czym Amazon, jak już zdobył odpowiedni poziom rynku, zaczął wprowadzać produkty marki własnej. Cię, Czyli to jest case, bo doci. Amazon tak robi, że wprowadza sprzedawców, potem ich jakby wykupuje sobie. Tak, tak, też takie case'y są. Dlatego albo dostajesz... pętla na szyi. Marketplace to jest pętla na szyi, tak. fajne cashflow, ale pętla na szyi. No, trochę, ja to się czasami śmieję, że to jest taka trochę e-mafia, Bo to wiesz, potem dostajesz tak. taką propozycję do, nie, do odrzucenia, odrzucenia nie 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 musisz wejść w fulfillment, albo już nie będziesz u nas sprzedawał, nie? No. I takie rozmowy de facto, jak się w kuluarach słyszy, to, to rzeczywiście czasami się odbywają, nie? Więc generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi tutaj o ten aspekt Amazona, to właśnie zaczął wprowadzać te produkty i tutaj też mówiliśmy o deprecjacji marki względem zgromadzonych danych, bo Amazon, w momencie kiedy osiągnął ten rynek, tam 90% udziału w rynku baterii, wprowadził markę własną. No i teraz, oczywiście, jak wpisujesz na Amazonie po prostu słowo bateria, to wyskakuje bateria Amazonu. Jak powiesz do Aleksy, bo Alexia jest w Stanach Zjednoczonych, w Anglii bardzo popularna, że tam często mówisz po prostu tego głośniczka z AI, że mhm. ci robił zakupą już podpiętą kartę kredytową i tak dalej zamów baterię, nie określisz marki, to, wiedza, no to wjeżdżają tak. baterie Amazonu, nie? No i teraz na nic wydawanie milionów dolarów na reklamy z króliczkiem, czy, czy zapałeczek, które, tak. które się odpalają, e, bo de facto na koniec klient Amazonu powie, zamów mi baterię Alexa i przyjadą do ciebie baterię. Te, czyli ten, kto trzyma klienta końcowego, ten, który gromadzi jego dane, ma największy wpływ na to, żeby. ma największą szansę na to, żeby wywrzeć wpływ na jego decyzje zakupowe i nawet zmienić jego nawyki. I to mówimy właśnie teraz, o też takich obecnie czasach deprecjacji marki. Czyli podsumowując, to w pełni jest to spójne z tym, co powiedział ostatnio o Marek, CEO Jorkai, że warto budować organizacje oparte o data-driven, że jakby hmm. to jest przewaga, która faktycznie daje hmm. duży zasób i ten, nawet już podsumowując naszą rozmowę, e-mail marketing, marketing. Marketing automation jest ważny, ale zbieramy maile po to, żeby potem karmić algorytm i łatwiej docierać do nowych osób. Tak. Kropka. Kropka. Dziękuję Ci bardzo, Przemku. Hmm? Równo 57 minut 00 sekund. I na samym końcu jakaś może promka dla kogoś z podcastu, jak sobie na sambę, to może, mogę zostawić tobie te 32 sekundy. Ale żeś mnie wpuścił w pułapkę. Że... Dobrze, no to w takim razie proponujemy 10% do końca maja dla każdego klienta na subskrypcję z kodem. Do końca maja? czekam muszę przeczytać, kiedy ten odcinek wyjdzie. A to będzie w mocne call to action, bo on chyba wyjdzie w ostatnim tygodniu maja, więc może... Do... To idealnie. To słychać, świetnie. A, okay, no to mam. Za jeszcze... dużo się nie załapie. Tak, tak, tak. <laughs> nie żartuję. Ale dobrze, to umówmy się w takim razie. 10% dla każdego e, nowego klienta, który się do nas zgłosi. Tak. Na hasło, na, na, e, na hasło... Oskar Dak. Dobra, dziękuję no. Ci, Przemku i do zobaczenia pod koniec maja, bo mamy w ogóle spotkanie propoanalityki głębsze, więc mm. możemy rozkminiać. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie, trzymaj się. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie mojego odcinka. Jestem ciekawy, czy pojawiły Ci się jakieś pytania. Jeśli tak, to to jest właśnie moment, w którym możesz napisać je w komentarzu. Chciałbym ci także zachęcić do odwiedzenia mojej strony internetowej oscarlipiński.pl i zapisania się na newsletter. W każdą niedzielę o 9.00 wysyłam garść merytorycznych informacji o e-commerce i marketingu. Aha, jeszcze jedno bardzo ważne. Napisz mi, jakie tematy są dla Ciebie interesujące, a może nagram odcinek o tym, co właśnie Cię trapi.